pochowanych na tym cmentarzu. Pomnik ma prostą formę. Treść napisów wskazuje na jego funkcję religijną i edukacyjną. Chciałbym w tym momencie poprosić o odsłonięcia pomnika upamiętniającego cmentarz żydowski w Skokach rabina naczelnego Polski Michaela Szytricha oraz pana Tadeusza Kłosa, burmistrza miasta i gminy Skoki. Zapraszam serdecznie panów. Proszę o odsłonięcie uroczyste pomnika. Szanowni Państwo, prosimy teraz o modlitwę za zmarłych, wykonaną przez Naczelnego Rabina Polski, Michaela Szytricha. Zapraszam. Oczywiście, Rabina Zaleckiego. Zapraszam. שלום על משכבם ונאמר